Siemanko, gołąbeczki, zobaczcie, wróciłem właśnie do domu. Co tu się dzieje? Wiedziałem, że się przestraszę. 14:28. Cały ten, oblepiony. Zobaczcie, jak one lubią te dzikie wino. Normalnie uzależniły się. Zobaczcie, jak chodzą po tym płocie. Ojciec się tak nauczył. Zobaczcie. A jakie fajne te. Że tak powiem, odchudki mają fajne. A mało wariaty się nie pozabijają. Pocztowe latają akurat przed. Ojca nie ma, bo nie ma samochodu. Oba jak zdobywa, pa. Ale gołębie musiał wypuścić. No ale to dobrze, niech sobie pożerują troszeczkę. No już się przebrałem. Szybciutko. No i zobaczcie. Widzicie, co tu się dzieje? Skubaki. Moje kochane skubaki. Jak pięknie wyglądają. Obsiądą dzikie wino. No i teraz nie wiadomo co robić, czy je poganiać, te zamknąć, szkoda i zamknąć, bo zaraz ciemno. Chyba takie zostawię, te do nich dopuszczę. Tylko wezmę. Puszczamy świeżą Budapeszt, jest wczoraj. Nic nie wróci tam, tam jest dzikus. Patrzę, czy nie ma tego jednego krawata, ale nie, nie ma go, tego perłowego. Tatko mówi, nie chcę chodzić te pocztowe. Mówię, jak ty im jeść nie dasz. Myślisz, że one pójdą ci? No już od razu widać, o. Jak tata gania, to tak chodzą. Trzeba dać jeść. No ja wypuściłem tamte, mówię, nie chcę, pochodzą po ziemi, ale one się tak boją mnie jak ognia, że już poszły w górę. Nie wiem, czy ona wyleciała, ten dzikus? Nie, nie wyleciał. Nie, dzikus wyszedł. Chyba ja zaraz spędzę resztę, bo zaraz będą się kąpały. One tylko czekają na taką kałużę. Ja mówię, wrzuciłem wczoraj ten film, znaczy wczoraj. W niedzielę, mówię, zaraz będę miał pocisk, że takie koki przyniosłem. Że nie stać mnie na droższe. Ale nie, wszystko elegancko, panowie. Cisza, spokój. Nikt nie krzyczy, nikt nie marudzi. Tylko, że to były takie, wiecie, przyniosiny, żeby to wypuścić, żeby to sobie latało. O, jakie gorde dzikie. A ja coś musiało iść, chyba kawałek jastrzębia jakiegoś. To tylko wszystko na Oriencie jest. O, o, o. I powiem wam, że to tak, no, mój tata najbardziej zadowolony. Nie z tego, że tam poleciało te 35 sztuk. Z 43. Tylko, że takie po 2 złote, po 3 złote, że sąsiad jak złapie, o wujek Janek gania, że sąsiad jak złapie, to nie zarobi na nim, to jest prawdziwy gołębiarz. I właśnie ostatnio miałem taką rozmowę, koleżanka do mnie mówi, Tomek, o co chodzi z tymi, powiedz mi gołębiarz, bo mój kolega ma takie gołębie, tylko że on je wywozi, tam gdzieś wypuszcza i one wracają mu, tak, i jest w ogóle normalnie w te gołębie, że tak powiem, wchrzaniony ładniej. Mówi, no i ja do niego mówię, ty to jesteś gołębiarz, a on się na mnie obraził, mówi, żaden gołębiarz. I wyprasza sobie takie coś, żeby na niego mówić gołębiarz. No ja mówię, pewnie ma gołębie pocztowe.
Tak, on jest gołębią, on jest powiedział do niej, że jest hodowcą gołębi pocztowych. Że jest hodowcą, a nie gołębiarzem. Zobaczcie, co się dzieje, bo jak cisną. Ty, może bym spędził te koki do ściny, może do pocztowe tego wszystkiego. Chyba tak zrobię zaraz. No i wrócę do tematu później. No, mogą pójść, zobaczcie. No i tak, panowie, właśnie jest w końcu to, na co czekałem tyle czasu, czyli teledysk z udziałem moich gołąbków. Akaż moje melancholie. Piękny teledysk. Pięknie zagrały. Mam nadzieję, że wam też się będzie podobało. Wrzucę to pod filmem w opisie. Będziecie mogli sobie zobaczyć. Jestem dumny z moich dzieciaków. Kurde. Coś cudownego. Cudowna historia, cudowna zabawa, cudowne hobby. Zobaczcie, można osiągnąć dużo. Nawet z takimi... O, gołębiarz. Właśnie, miałem wrócić do tego tematu. Gołębiarz, moja koleżanka właśnie. Ja jestem dumny, że jestem gołębiarzem, bo zobaczcie, zwykły gołębiarz co może zrobić teraz. Zrobiłem to, co zrobiłem, czyli są moje gołąbki na teledysku. Nie muszę być hodowcą gołębi. Dlatego wszystkim gołębiarzom życzę dużo szczęścia i żebyście dążyli do celu. Łapcie, pamiętajcie i nie przejmujcie się nikim, niczym. Walka najważniejsza. No i dążenie do celu. A sukces przyjdzie sam. Dla mnie to jest największy sukces chyba w tej całej zabawie białej gołębie na ślub innej okoliczności. Zobaczcie. Teledysk, kolejny teledysk. W zakładzie pogrzebowym byłem z moimi gołąbkami, a teraz jestem tu. Piękna sprawa, piękna zabawa. Dobra, będzie długi film. Nie, długi nie będzie. Dobra, trzymajcie się. Także gołębiarz, pamiętajcie, i hodowca. No i poszła reszta. Wujka... To wujka? Ale to nie są wujka gołębie. A nie, to nie są wujka gołębie. Myślałem, że to wujka, mówię, spędzę mu. Stamtąd wyskoczyły, ale nie. Też już kręcą, zobaczcie. Dostają kota. Budapesztka jak poszła, tam. Bardzo wysoko. Jastrzębia brakuje. Nie, to nie są wujka gołębie. Pocztowy jakiś? Mój? Jakiś taki dziwny. No ale nikt. Mój. A jakiś dziwny pocztowy. Ja nie wiem, czy ja takiego miałem. Się zastanawiam cały czas. Nie mam pojęcia. Nie widzisz ich parę dni i jak obce wyglądają. Jakiś taki tygrysowaty dziwnie. Jest Marcin. A u mnie tyle świeżyzny wypuszczone, ludzie. Siadaj tam. Dziwna pogoda. Marcina się tam rozwalają, cicho jastrząb. Dawajcie, tu jastrzębia, potrzeba. Jesteś tutaj. Ale fajnie. W końcu. Do Marcina leci pewnie. Pewnie leci do Marcina, bo on taki przyzwyczajony. Chyba składa się jak pocisk. Coś zobaczył. Ciemnego. Jakiegoś ciemnego. Zawraca. Obrót. Pa. Cicho. Może być ciekawie, tyle gołębi świeżych. Puszczone, panowie. Jaka adrenalina. Odwróciłem się na chwilę i chyba coś Marcinowi mógł wziąć, bo patrzę, że krzyczeli chłopaki strasznie. Oho, zaraz mój dereś zginie. A te? Rozdzieliły się pięknie na dwa stada. Budapesztka tam ciśnie, ale klepie. Chodzi jak przecinak.
pięknie chodzi. Dążam, panowie, ścina była z Marcinem. Bo pocztowe gdzieś poszły. Tu pocztowe tańczą. Kurde. Straszna sytuacja tu. No łapią mi świeżaki puszczone. Marcina siadają, zobaczcie. Nic nie ucieka, jak coś zostało, to siedzi, jasne. O, dwa jasne. Uciekał, usiadł. Nie, teraz usiadł, patrz, jak się zakręcił. Jasny jakiś. Teraz moje siadają, ty. Muszę szybko zamykać, bo one z pocztowymi to pójdą w górę od razu. Ciekawe, czy coś jest. Pięknie usiadę. Jasny usiadł, nie? Do niego? Jasny usiadł do niego. Jeden u mnie na pewno jest. Do Marcina jasny usiadł jakiś. Któryś. A ten czerwony mój. Winerek oczywiście. Winery to chyba, jak widać, wszystkie mądre, jak leki dzik. Zobaczcie, wie, że nie jest u siebie. Ciekawe, ile świeżych zginęło. Proszę bardzo, winerek. Ale wszystkie przyniósł Marcin, to głupie gołębie, to naprawdę. Przecież teraz dwa, jedną sztukę mi z tych świeżych złapali chłopaki. I jasnego młodego mi złapali. Tego, co kiedyś miał nogę złamaną i mu uratowałem życie. Co mu wyprostowałem, on ma założoną pocztowego obrączkę. Ucieka, mówię, usiadł. A winerek też w szoku był, że się dał złapać. Także 2-1. No i powiem wam, że tak. Marcin zaczął znaki robić. To nie muszę już teraz patrzeć po nogach. No, ale taki winerek, co on jest wart. Tak samo, bez oprawy, bez niczego. Takie u nas ścigania po prostu. I tyle. O, chłopaki znowu ganiają. Zaraz poganiam. Trzeba odrobić strat. Dobra, przekręciły. Idą tu. Cicho. O, daj, ojciec i tak je wygoni. Dobra, zmieniły kierunek teraz. Nie, za blisko, za nisko schodzą tutaj. W drzewo. Tam idą w górę, a tutaj schodzą w dół, to niedobrze. Ciężko będzie ścinę dać. Ale ładnie się zrobiła pogoda. A te moje wirowniki wirują. Chłopaków usiadł już. Nie dałem im jeść, żeby sobie tak pożerowały. Pesztki nie ma, pesztka zginęła. Może usiadła tam do sąsiada obok. Mówię, pokażę się, jeszcze wczoraj chodziła. Takiego okaza mieć i wypuścić. No, dajcie spokój. O, zaraz będzie wirowanie. Jutro wyjeżdżam. I poganianie. Jutro tata będzie tracił. Jeszcze coś tam zostało do stracenia. Ale tak wam powiem tak. U Marcina zostały dwa usiadły. U mnie został jeden usiadł. Także tyle z tego wszystkiego, z ich mądrości. O. I góra.
Ogólnie to nie wiem w ogóle, czy to wszystko moje stare, bo to przecież mnie teraz tata tu rządził, to tam mogło parę sztuk poginąć. Przez przypadek. Dobra, jakoś siadają najważniejsze, dlatego się łapię. Dam, że świeży gołąb, on pierwszy do budy. Ten krawat brzyda. Karmienie. Pułapka coś tam łapie, wam powiem. Teraz wywaliłem znowu jedną sztukę. Tym dzisiaj dałem do oporu samego, jak on się nazywa, same konopi teraz. Głodne są. Się narzą, to jutro ojcu nie usiądą. Dobra, się spacerują. Z budy do budy patrzą samiczki. Młode samice w parę idą, pocztowe. Dobra, jak mocno konopi. Peszka nie przyszła. Nie pokazała się wczoraj, chodziła cały dzień, ojciec mówił, a dzisiaj nawet poszła w górę i zginęła. Pogoda taka piękna się zrobiła. Niebo niebiesiutkie, czerwoniutkie. Ale tak te gołębie już znaków nie mają też. Te młode się pospieszały. Powiem wam, że nie lubią tej konopi za bardzo. Zaraz zobaczycie, pszenicę sypnę. I ruszą do pszenicy. Mówiłem? Zobaczcie. Zobaczcie, godzina jest przed 16 jeszcze. A już jest ciemno. A jeszcze jak słońce z tej strony przykryją chmury, to już jest całkiem. Dobra, będę kończył. Na dziś jeden. Dla mnie, dwa dla chłopaków. Teraz synowie Marcina ganiają. Już nie jestem najmłodszym gołębiarzem. Oni mają chyba po 9 lat. 9-10, nie wiem, coś takiego. I ostro ganiają, ojciec im pozwala. I walczymy. Także pozdrawiam wszystkich. Przyjeżdżam prawdopodobnie w poniedziałek. We wtorek będę chyba tu przy gołębiach dopiero. I tyle. Jadę do Bydgoszczy. Nikt się nie odezwał, nie wiem, w Bydgoszczy chyba nie ma targów, nie ma zamiłowania do gołębi takich lotnych, ganianych. I to wszystko. Także pozdrawiam, miłego, długiego weekendu, nie schwalajcie się, cześć.